Dzień dobry, witamy w naszej przestrzeni dziennej. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć kolejny temat z serii Co byśmy zmienili, a czego nie. I właśnie dzisiaj na salony wchodzi salon, jadalnia i korytarze. Może zaczniemy od wejścia. Co? Od korytarza, tak będzie łatwiej. Jeżeli chodzi tutaj o nasz wiatrołap, wchodzimy do domu. Po prawej stronie mamy szafę na odzież wierzchnią i na buty z szufladą. Z szufladą jakby wsuniętą w szafę. Uważam, że to bardzo ładnie wygląda i tutaj była dobra decyzja, że tak sobie tą szafę zaprojektowaliśmy. Jest mega praktyczna. Tak. Jest mega praktyczna. Tutaj mamy szufladę, w której mamy wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, czyli klucze, różne rzeczy, jak wychodzimy z domu, używamy sobie tutaj tą szufladę i wrzucamy. I tutaj mamy dwuskrzydłowa szafa z naszą odzieżą, wierzchnią i z butami. Tutaj jeszcze taka dodatkowa na kurtki, które troszeczkę rzadziej używamy i ona wygląda o tak. Jest wieszak i są jeszcze półeczki. Uważam, że ona naprawdę jest bardzo praktyczna i w sumie wystarczająco duża. Wisi, spoko. Bardzo ładnie to wygląda. To już powiedziała, że jest praktyczne. Lustra tutaj mamy, hop, i na dole. To jest taki generalnie... Taka ozdoba bardziej. Dodatek. No. Co powiesz o świetle? Taki dodatek. Czy jest jasno, czy nie jest jasno? Czy to jest w ogóle... Tu jest... No, nie jest super jasno. Uważam, że jest średnio jasno, ale jest wystarczająco. Jeszcze jeżeli chodzi o drzwi, to nie będziemy o nich dzisiaj opowiadać. Połączymy je sobie z bramą garażową, wjazdową, drzwiami i oknami czarnymi, także do tego będzie osobny odcinek. Tutaj na wejściu do wiatrołapu po lewej stronie mamy jeszcze kotłownię, pralka, suszarka i wejście do garażu. To też jest bardzo praktyczne. No jest spoko, bo jakby wiecie, przechodzimy sobie do garażu bardzo w jedną stronę, w drugą stronę. Tam też jest taka mała graciarnia, więc tak. Jest w porządku. Pralka, suszarka, to też jest wygodne, że znajduje się tam. I tutaj mamy przejście do strefy dziennej, do naszego salonu. I z reguły bardzo wiele osób tutaj w tej przestrzeni montuje sobie drzwi. Drzwi zwykłe, no my drzwi też mieliśmy taki plan. Też mieliśmy taki plan na początku, jednak nie mieliśmy pieniędzy, żeby te drzwi zrobić i stwierdziliśmy, że po prostu w miarę czasu, z upływem czasu, te drzwi sobie wstawimy, ale teraz chyba stwierdzamy, że chyba nie wstawimy. No, chyba nie. Że nie będziemy się odcinać, że my właśnie lubimy taką przestrzeń. Tu nie ma bardzo dużo metrów, więc każda taka otwarta przestrzeń robi tutaj robotę, więc tak. Nie wieje wcale jakoś zimno, nie jest to przeszkadzające. Nie wieje, nie ochładza. Znaczy wieje, ale nie jest to dyskomfortowo. Dokładnie, nie jest tak, można powiedzieć. Jakoś mocno obniża nam temperaturę w pomieszczeniu, więc chyba tak zostawimy i nie będziemy decydować się na drzwi, ani przeszklone, ani zwykłe. Także na razie tak z nami zostaje. I przejdźmy tu ciągiem. To jest taka jakby otwarta strefa dzienna. Mamy korytarz, który prowadzi do strefy nocnej, gdzie mamy pokoje, sypialnie i łazienki. Tutaj mamy ile metrów? Z metr 10, 20, coś takiego. Metr 15 chyba jakoś tak. Uważam, że to jest wystarczająco. Tak, możesz otworzyć drzwi, żeby wam zobrazować. Szkoda metrów na większe tak, przedpokoje. Bez problemu się przejdzie. Można normalnie, ten obraz tak sobie teraz stoi, on będzie wisiał, ale generalnie jak są drzwi otwarte, to też można przejść i nie ma problemu. My zdecydowaliśmy się na drzwi do łazienki otwierane w tą stronę, żeby po prostu wiecie, że nie w tą, że wychodzisz i wszyscy cię widzą z salonu i co tam robiłeś, tak, tylko no nie w drugą stronę. W łazience, nie, bo łazienka jest mała, więc drzwi są... Drzwi ukryte są spoko, są ok, wyglądają bardzo ładnie na ścianie, po prostu tak jakby wtapiają się w przestrzeń, nie odstają, nie wystają. Są ładne. Jeżeli bym miała drugi raz wybierać, pewnie wybrałabym te drzwi, chociaż nie wiem, czy to zależy od tego, od klamek, czy że one tak hałasują. To chyba, chociaż nie wiem, bo tutaj nie, a tu to chyba od drzwi. To chyba drzwi, to też nie były z wysokiej półki drzwi, więc pewnie jakbyśmy zapłacili troszeczkę więcej, to też może one by były. Musimy wam powiedzieć, że wiecie jak to jest na co dzień. O Jezu, czemu tak głośno? Tak? I tak? I tak jest. Tak. Raczej nie drzwi ukryte, proszę bardzo. Tak to wygląda.
Raczej jak chodzi mi o wyjście z sypialni, nie? Jak ty śpisz albo ja śpię, to wiesz, one troszeczkę... Jeżeli chodzi o oświetlenie, to tutaj mamy LEDy i one są zapalane automatycznie cały czas, to jest petarda, wszystko się ładnie świeci. Tych lampek jeszcze na dole nie mamy, więc wam nie powiemy, czy to jest praktyczne, czy nie. Nie ma co się rozwodzić. Tu chodziło tylko i wyłącznie o tą przestrzeń wystarczająco, nie traci. I ta zabudowa, tylko powiem jeszcze, że jesteśmy z niej bardzo zadowoleni, bardzo ładnie się oczyścić. Czyści, bardzo ładnie wygląda, także spoko. I to lustro na końcu korytarza jest też bardzo ładne, bardzo na to większa przestrzeń. Także też jesteśmy z niego zadowoleni, a wcale jakoś mocno się nie brudzi. Jeżeli to są, brudzi, to tylko przez to są pomieszczenia, w których nic byśmy nie zmienili, jako jedyne. Tutaj taki nie ciąg. No. To prawda. A ten obrazek sobie powiesimy, to też zrobi robotę, bo jednak biała ściana, białe drzwi, no to tak wygląda pusto, a nam trochę ociepli. Salon. Przerwę. Tu, tak gdzieś tu, 20 metrów i tu też około razem z kuchnią i ta przestrzeń ma około 46-47 metrów. Tak to wygląda. Możecie sobie zauważyć. Więc na początek na pewno przejdźmy do takich głównych rzeczy, czyli okna. Duże okna, to jest strzał w dziesiątkę, najlepsze co mogliśmy zrobić. A jakbyśmy mogli, to byśmy zrobili jeszcze większe. Byśmy się zdecydowali, zrobilibyśmy jeszcze większe. Pewnie bardzo często mówicie, a okna się brudzą, kto je będzie mył? No okna się brudzą wszędzie. I będzie trzeba je mieć, czy będą mniejsze, czy większe. Ja sobie z oknami radzę, Marcin mi może pomóc. Siostra nie znaczy, może jakby pomóc. Jeszcze nie wiemy, bo... Rodzice mogą pomóc, żeby przyjechać je umyć, więc umyjemy je, nic się nie stanie, a jeżeli już Wam się bardzo nie będzie chciało, to ktoś inny nam pomoże, ale drugi raz zrobilibyśmy na pewno duże okna, jak można by było, to zrobilibyśmy jeszcze większe okna. Dobra, to, bo tak Cię podpędzam, bo będzie znowu 30 minut filmu, nie wiem, czy ktoś to będzie oglądał. Wyjście tu i wyjście tu. Proszę, słucham Panią. Wyjście tu i wyjście tu. Bo bardzo dużo pytań było o to, czy to jest praktyczne, okna, czy używamy to i to, no i czy HST, czy o otwierane normalnie. Jeżeli chodzi o otwierane to okno na taras, bardzo często korzystamy z tego wyjścia. Często wypuszczamy piksela tym wyjściem, wychodzimy pod zadaszony taras, jak coś potrzebujemy. Tak jest wygodniej i z tego wyjścia korzystamy bardzo często, więc jest ono ogromnym plusem. Jeżeli chodzi o to okno bez wyjścia, też jest ogromnym plusem. Jest to zupełnie wystarczające, niepotrzebne nam było to wyjście, więc ten fix jest też 10 na 10. A jeżeli chodzi o otwierane okno tutaj, korzystamy z niego rzadziej. Nie wiem jak będzie, jeżeli będziemy mieli tam umieszczoną altanę i będziemy korzystać więcej z altany, z ogrodu i z tego tarasu, to będziemy na pewno używać często tego wyjścia. Na razie za dużo nie możemy o nim powiedzieć, czego szerokość jest wystarczająca, ale wydaje mi się, że jest ok. Że nie zrobilibyśmy tutaj przysłonych drzwi, że nie chcielibyśmy podzielić jeszcze bardziej tej tafli szyby. Ona jest wystarczająco duża, jest fajna. 3 metry, metr. Robi robotę i ten metr jest jak na razie wystarczający. Kolejna bardzo duża rzecz. To wysoki sufit, tak? Tak. Wysoki sufit. Jest sporo komentarzy, że tutaj jest pogłos. My tego nie słyszymy. W sensie mi to nie przeszkadza. Na kamerze tak dziwnie to jest, na żywo tak to nie działa. My się do tego przyzwyczailiśmy. Albo się przyzwyczailiśmy. Może tak jest, nie wiemy. Może faktycznie, wiesz, kamera, dźwięk też zupełnie inaczej to słychać u Was niż tutaj u nas. Nie przeszkadza nam to zupełnie. 4,5 metra do góry. Tu. I tu. W takiej przestrzeni jesteśmy zadowoleni, chociaż Wam powiem szczerze, że teraz widzę, że jest dużo trudniej zaaranżować taką przestrzeń. Że jeżeli sufit by się włączył na wysokości takiej standardowej, to nie mielibyśmy problemu, uwaga, z czym? Największym fuck-upem w naszym domu. Czyli z tą ścianą. Nie byłoby problemu. Inaczej. Fuck-upem, nie fuck-upem. Nie było nas stać na tą ścianę i dalej do końca nie jest nas na nią stać. Nie zrobimy na razie tego, co chcemy zrobić. Najprawdopodobniej w przyszłości będzie tu stał regał do góry zrobiony z niektórymi przeszklonymi miejscami. No i ten twój kominek, nie? Albo kominek, tak. A w tym regale kominek, więc możliwe, że... Znaczy biokominek, bo już teraz kominka zwykłego nie możemy zrobić. Więc na razie ta ściana wygląda jak wygląda, tak musi być. Nie jest ona do końca zaaranżowana i na razie nie będzie przez nas zaaranżowana, bo mamy inne... Ale w zamian tam coś wklepiemy, jakiegoś kwiata wielkiego. Tak, albo kwiata, albo postawimy tutaj taki na razie tańszy regał, fajnie wyglądający, jakoś go zrobimy, coś tutaj wykombinujemy, żeby ta przestrzeń była trochę bardziej zaaranżowana. W każdym razie
wysoki sufit, jeżeli chodzi o taką dużą przestrzeń, no jest troszeczkę trudniej zaaranżować. Może jakby, wiesz, tu były te okna, takie przeszklone trójkąty, wiesz, jak są w takich... O, tak, bo my zmieniliśmy ten projekt. Jest projekt, to jest Endo 2, a jest Endo 3, które tu jest większe, tam ma schody i tu jest antresola. I tam jest chyba 35 stopni dachu, więc to na pewno wyglądałoby o wiele lepiej. Ja się bardzo bałem tego, czy po takiej zmianie nie będzie to wyglądać tandetnie. Nie wygląda tandetnie, ale to też nie jest takie 100%, co chcieliśmy osiągnąć. No to nie jest tak. I dzięki temu tutaj byłoby też, wiecie, tak, więcej, taki trójkąt wyższy. I wtedy tu też można było wielkie okno dać i to by była petarda. Ewentualnie jakby odwrócić kąt, znaczy dach, żeby tu było w ten sposób, to wtedy tu byśmy dali wysoki, tak. No ale to, tak. No to wiecie, no kombinowaliśmy, uparliśmy się na to, jesteśmy zadowoleni, nie zmienilibyśmy tego. Nie zmienilibyśmy, ale tutaj też malutki jest taki problem i minus, że tak jak wcześniej nie chcieliśmy, nie zakładaliśmy tego, że będą tutaj zasłony, tak na przykład jeżeli teraz bym chciała w pewnym miejscu wprowadzić zasłony, żeby to wnętrze ocieplić, no to byłby teraz problem, no ponieważ... Nie byłoby jak tego zrobić. Tam nie byłoby jak zrobić przez to, że jest... Znaczy nie, no zrobimy, nie? No ale to by już widać karnisze, jest trochę inaczej. Zrobimy takie ukryte. Karnisze? No, tylko tu chodziło głównie o to, że tu stoi głośnik i w ogóle tam wszystkie pierdoły. I jest kanapa. To znaczy tak, a tu jest nasza nieszczęsna szafka RTV. Nie chciałabym zasłaniać tego. No nie, właśnie. To bym wolała tu zostawić. Ewentualnie tu zrobić i tu w tej przestrzeni jadalnianej, ale... No nie wiem, nie wiem jak to, wiesz, będzie wyglądać z takimi karniszami, nie od sufitu. No pomyślimy, co nam się podoba, co nam się sprawdza, a co nie. Tak. Dalej. Jeżeli chodzi o tutaj wielkość tego no, salonu, kanapy, telewizora. Kanapa ma 3,5 na metr 95, chyba na 2 metry. Jakoś tak, 3,5 na 2 metry. Ona jest dla nas wystarczająco duża. Jest spoko, jest super, jesteśmy z niej zadowoleni. Ona nie jest rozkładana, to może być mały minus, bo jeżeli ktoś u nas śpi, jeżeli byłoby więcej gości, no to niestety na kanapie może się wyspać ewentualnie jedna osoba, tak leżąca na nierozłożonej kanapie, ale my tak często gości w takiej ilości nie mamy, więc nam nie przeszkadza, że ta kanapa nie jest rozkładana. Tutaj będą inne stoliki, będzie dywan, więc to jeszcze w pewien sposób będzie zaaranżowane. No, ale to w takim razie co z tą ścianą, bo to też mówiłaś, że... Co z tą ścianą? Tutaj powiesimy obraz. Nie. Że jej nie miało tu być. Spoko, że tu jest jednak sporo przestrzeni, można się poruszać, zmieści się tutaj stolik, do telewizora odległość od kanapy jest ok, pasuje nam, ale tak jak już pewnie też wspominałam, gdzieś tam w filmikach się przeplatało, że drugi raz, jeżeli mogłabym, to wolałabym przesunąć tą ścianę trochę dalej, żeby ona po prostu była w zamian tego tarasu, który jest zadaszony. I jeżeli ten salon byłby powiększony o ten zadaszony taras, to myślę, że byłoby jeszcze fajniej, bo byłaby wtedy tutaj jeszcze większa przestrzeń. Można by było, nie wiem, postawić jakąś fajną komodę, w jakiś inny sposób to zaaranżować, fajny designerski fotel. To wszystko by się zmieściło, ta przestrzeń byłaby dużo większa, bo ja lubię, jak jest taka po prostu swobodna przestrzeń. Tu jest ok, jest sporo miejsca, nie ma ścisku, ale zawsze to troszeczkę więcej. No, Zuzia, troszeczkę więcej tu, troszeczkę więcej tam i ze 150, 250 by się zrobił. Nie. To, że ściana nam nie wyszła, to już wiecie, szafka RTV też nam nie wyszła. Piszecie w ogóle, co z nią nie tak, a przecież nam się podoba, w sensie, że wam, no nam się nie podoba, ale to było na szybko robione. Trudno, nasz błąd. Ja bym to zrobił zupełnie teraz inaczej. Ta szafka byłaby przede wszystkim niższa, stałaby na ziemi, ewentualnie byłaby podwieszona, przechodziłoby tutaj w tą zabudowę, gdybyśmy wcześniej sobie to zaplanowali. No to też by było trochę... Problem, wiecie, problem z tą ścianą jest taki, że tu jest ten trójkąt i to jest jedyny problem. Trzeba naprawdę mieć ogarniętą głowę, żeby to sobie zaaranżować i dużo pieniążków, żeby to zrobić. Bo gdyby było płasko, to by nie było problemu. Wiecie, gdyby było płasko, to tak naprawdę przestrzeń do zaaranżowania to by było tylko ten kawałek i to by wyglądało zupełnie inaczej. A dochodzi ten trójkąt, no i już się robi taka duża przestrzeń, duża ściana i jest problem. Jest tu po prostu zbyt pusto. Ale to spokojnie. Z czasem. Ogarniemy. Tak. Między telewizorem a kanapą 4 metry, telewizor 75 i jest on wystarczający. Wszystko fajnie, teraz tylko zmieniliśmy, więc... jest naprawdę petarda. Tu mamy trochę więcej przestrzeni do jakichś dęsów i w ogóle. No i to jest fajnie, że tutaj jest
przestrzeń i mam stół w jadalni. Stół jest duży. Na początku się trochę obawiałam, że może być za duży, że jednak te 8 krzeseł, które są dosyć duże i szerokie, będą za duże, że po prostu zostanie tu niewiele miejsca i że to wszystko będzie przytłaczające. Co ty wciągałaś tu? Że to wszystko będzie przytłaczające, ale jednak uważam, że ten stół ma... Uważam, że ten stół ma idealny rozmiar. On ma ile, kochanie? Oj, nie wiem. Nie pamiętam. Metr na 2,20. Już pamiętam. Metr na 2,20 rozciągany do 3 metrów, więc on jest tutaj tak, jak rozłożyliśmy na ten, to było tu i jeszcze tu było w dużo przestrzeni. Więc tak, to jest... więc metr na 2,20 jest ok. Nie zrobiłabym mniejszego, bo tutaj chyba by zginął trochę przy tym oknie, w tej przestrzeni, więc uważam, że to był też strzał w dziesiątkę i jesteśmy mega zadowoleni, że tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o lampę, lampa, jak wiecie, moja decyzyjność jest na poziomie niżej niż w ogóle może być. Więc lampa była wybierana 2 dni przed Wigilią, bo święta Bożego Narodzenia były u nas, więc lampa była wybierana szybko, żeby szybko jednak to oświetlenie nad stołem było. No i na tą lampę się zdecydowaliśmy. Ogólnie jestem zadowolona, ale ten kabel z tym... No, że niżej ma być, tak? Tak, że powinniśmy obniżyć, bo on to jest maksymalna jego wysokość. W ogóle bardzo ciężko było znaleźć lampy, które mają taką długość kabli, jaka by nam tutaj pasowała, więc będziemy musieli tą lampę troszeczkę przerobić, ale to jeszcze przed nami. I jeszcze jedna rzecz, sterowanie tutaj. Tak, może teraz te wszystkie gniazdka i włączniki. Tu jest zapalane na zewnątrz, tu też jest zapas do altany i tu jest co? Nawet nie wiem, co tu jest. Coś jest jeszcze tutaj. Nie pamiętam już teraz. No i z jednego panelu wszystkie żaluzje sterowane, więc to jest petarda. W jednym miejscu jest wszystko. Jeżeli chodzi o gniazdka, to róbcie sobie tych gniazdek jak najwięcej. My mamy i w sumie chyba nie brakuje. Nie brakuje, ale tu jest złe rozwiązanie za kanapą. Tak, o, okej. Okay. No bo mamy tutaj gniazdko, tam mamy gniazdko, potem w kuchni. Tak, tutaj wystarczająco do odkurzania, tak właściwie, jeżeli przy laptopie, z laptopem chcielibyśmy popracować przy stole, to spoko. Tutaj do podłączenia właśnie choinki, bo w tym miejscu mamy choinkę do iRobota. A, jeszcze tam mamy. Znaczy robot będzie stał gdzie indziej, to na razie, bo nie wiem, musimy kupić nowy. No dobrze, to jeszcze podejmiemy decyzję. Tutaj jest kontakt, ale z niego nie korzystamy, nie? W ogóle. Nie. No. Ale w razie czego jest. I jeszcze wam powiem, jak już jesteśmy, szafka RTV. Jak robicie szafkę, albo projektujecie szafkę RTV, albo robicie sobie tam te wszystkie gniazdka, to zróbcie tak, żeby nie wyszło wam gdzieś tam na płycie, czy na czymś. U nas wyszło niestety wszystko tak jakoś dziwnie. I tak naprawdę mamy jedno gniazdko podłączone i internet i z gniazdka idzie przedłużacz do tego, nie? No plus wiadomo, róbcie sobie te kanały za telewizor, bo to jest petarda, tam się wszystko zmieściło i w ogóle wszystkie kabelki wychodzą. A teraz to, co Zuzia mówiła, czyli gniazdko, gniazda za kanapą. Tak, ta kanapa jest szeroka, więc ona nam tak właściwie te gniazda wszystkie zasłoniła. I z tamtego gniazdka nie można korzystać, chyba że się kanapa odsunie. Tutaj musieliśmy podłączyć sobie przedłużacz, który stoi na głośniku i do tego. Czyli jakby, wiecie, no bez sensu robić naprawdę za kanapą. Zróbcie sobie, nie wiem, obok kanapy. Jak macie nie będziecie, ścianę, to zróbcie sobie na tej ścianie. Wiesz, no pamiętasz, jak to było? O, żeby nie było widać, tylko żeby gniazdko i było, nie może być widać. Pierdzielić to normalnie obok sobie robicie i widać gniazdko i nie zwracacie na to uwagi i jest wszystko pięknie. Ewentualnie są też spoko pomysły, że tam z podłogi wam możecie sobie klapkę otworzyć. No, to też by było super, to... na przykład po tamtej stronie, no nie wiem. A jak się podłączymy tam, na tamtej ścianie... Albo nawet tu, pod stolikiem, jak tak będziecie sobie tam planować, to... A możemy też powiedzieć o kablu HDMI, tak, który jest pociągnięty. Mamy przeciągnięty przewód HDMI od telewizora dotąd, bo my nie lubimy i nie ufamy tym wszystkim połączeniom smart i w ogóle to się zacina i nie mamy też takiego sprzętu, więc na kablu HDMI podłączamy sobie cokolwiek i to jest petarda. Śmiga. Tak. Oświetlenie jeszcze takie, no to mamy główne oświetlenie 3, znaczy 6 razy 2 plus mamy LEDy i palimy tylko i wyłącznie LEDy. Czasami jak chcemy coś, żeby było jaśniej, to górę. Ale jeśli nam było być jasno, to mogłoby być troszeczkę jaśniej. Tak, jest trochę za ciemno,
Czyli na taką przestrzeń 40, tam można powiedzieć 38 metrów, takie 6 razy 2, one są mocne, te żarówki, jest za mało, z tego względu, że jest wysoko. Gdyby była normalna wysokość, to by było na pewno bez problemu. A tak, to te listwy LED-owe, które tutaj są, one się zapalają, tak jak mówiłem, automatycznie, wszystkie w salonie, w przedpokojach i to w zasadzie tyle i jest super, tak, i jest petarda. Takie siedzenie wieczorem, takie światło, no, jest bardzo. Także to sobie planujcie. Co moglibyśmy jeszcze tak podpowiedzieć z praktycznego punktu? Coś ci przychodzi do głowy? To, z czego nie jesteśmy zadowoleni, to już wszyscy wiedzą. A, jeszcze tutaj, no to sterowanie nie jest jeszcze zrobione, bo ja cały czas czekam, bo mamy takie wymyślone Simona i w ogóle, ale nie możemy się pana Radka doczekać i chyba zamontuję po prostu te zwykłe. Tutaj też mamy sterowanie LED-y, główne oświetlenie, LED-y za telewizorem, które okazało się, że nie używamy i tutaj zapalane. W tym miejscu, gdyby w tym miejscu, w tamtym miejscu. Się razem z tymi wszystkimi LEDami, to by było spoko, to byśmy go używali. Mm-hmm. Ja czasami sobie włączam ten LED, ale potem, wiesz, można zapomnieć wyłączyć, jak idziemy spać, to jest upierdliwe. Znaczy, on jest, ale... Aha, bo tam wystarczy wrzucić programator i on też będzie wtedy działał. No to by było spoko. No, także chyba wyczerpaliśmy temat. Ogólnie, jeżeli chodzi o taką praktyczność korytarzy, salonu i jadalni, to uważam, że jest tu bardzo praktycznie. Znajduje się wszystko, co powinno się znaleźć. Znajduje się stół z krzesłami duży, znajduje się duża kanapa, znajduje się duży telewizor z szafką pod telewizorem, która do końca nie wyszła, ale w niej się też dużo mieści, więc jesteśmy zadowoleni. Szafa na przedpokoju jest super. Korytarz jest bardzo fajny. Także tak, jeżeli chodzi o taką praktyczność, to... Aczkolwiek... Już nie chodzi mi o wnętrza i... Jeżeli chodzi o dom, taki dom marzeń, salon marzeń i w ogóle, to mieliśmy chyba trochę inną wizję na to, nie? Że będzie tak, że kanapa będzie ten jak śpi, że kanapa będzie na środku, za będzie stół i w ogóle takie rzeczy. No ja wiem. To wiesz, wtedy by była wywalona ściana, stałaby, byłaby kuchnia otwarta, wiesz, z wyspą. To już o tym nie rozmawiamy, już nie rozmawiamy o, wiesz, o domu 100 metrów czy 50, 80 większym. Ale to, co mamy tutaj, to uważam, że... jest bardzo praktycznie. O, no i to patrz, słoneczko ładnie zaświeciło, pokazało nasze brudne okna. Nie myjemy, bo zaraz będzie lewacja. Północ, zachód, w zasadzie taki południowy zachód. Słucham. Światło. No. Jest okej. Okay. Biorąc pod uwagę metrowy okap. Tak. Jest okej, okay, ale no, w porach roku, proszę mi o to powiedzieć. Mogłoby być trochę więcej słońca. U nas w Polsce... U nas w Polsce, przynajmniej u nas na Pomorzu, no nie ma co ukrywać, tego słońca jest naprawdę niewiele, przynajmniej dla mnie. No ja jestem ciepłolubem, więc tego słońca jest troszeczkę niewiele. Jeżeli mogłabym drugi raz się zdecydować, to jednak chyba wolałabym ten salon trochę bardziej słonecznej, takiej strefy. Czyli jednak południe? Padającego światła i słońca, tak. Zapomniałaś już, jak było w lato, rok temu. Gorąco? No. Tutaj? Nie. O hit. Daje się. Nie było. Nigdy. Ja bym się nigdy. Cały czas podtrzymuję. Tak, może nie słońce, żeby tu było gorąco, ale trochę więcej światła. To mniejsze. Może okap mniejszy. I jest wtedy petarda, jest 100%. Tak, sikalafon. Albo, no nie wiem, ciężko doradzić. Dla mnie jest bardzo. Ja jestem tutaj, czuję się bardzo komfortowo. W takich okresach jesień, zima, to słońce jest na poziomie tych drzew trochę wyżej, więc jest petarda. Tu naprawdę bardzo dużo słońca wpada, mimo dużego okapu, no bo to słońce jest niżej. No a w lato nie świeci nam. Słońce wpada gdzieś tak do tego momentu, gdzieś tak do mojego klapensona. Tak świeci, wiecie, pod takim kątem. No tam nie świeci, tam dopiero przy zachodzie mocno wali. Pamiętasz, jak sobie zawsze zasłaniamy? Jak siedzimy przy... stole, to zawsze sobie zasłanialiśmy tam żaluzje. No też pamiętajmy o tym, że jak wpada słońce, wpada światło dzienne, to widać wszystko. No to jest bardzo duży plus, że u nas tak jest. Widać cały kurz i no niestety nie da się. Bo są takie momenty, gdzie to słońce jest naprawdę mocne, wpada na przykład gdzieś tam w, no, ale w kuchnię czy w łazienkę i powiem ci, że wtedy... Możesz nawet pokazać, że ja 2 godziny temu odkurzałam. To nie będzie widać. Ładne klapki. I już tutaj jest. Średnio. No ale widać, bo to zobacz, co tu leży, to dlatego. Także jest dobrze. Jest dobrze, faktycznie może jakby ten okap był troszeczkę węższy, to byłoby jeszcze lepiej. Ale jeżeli chodzi o salon, jadalnię, tą strefę dzienną, to
Znaczy tak, mieszkanie od wschodu to była tragedia. Przesiedliśmy się teraz na południowy zachód i północ. Jest, no ja mówię, mogę nie być obiektywny, ja nie lubię jak mi wali słońce i się poce jak świnia. Może klimatyzacja gdzieś zamontowana byłaby rozwiązaniem, ale chyba nie o to chodzi. Chociaż, no nie wiem, nie, ciężko powiedzieć. Nie, klimatyzacja, nie. Czyli tak jest dobrze. No nie wiem, no dla mnie, a dla ciebie nie do końca. Jest okej, okay, jest. Także tutaj wam niestety nie pomożemy, musicie sobie sami kto co lubi, iść na jakieś tam kompromisy. Tak, musicie się dogadać. Także coś jeszcze możemy podpowiedzieć? Chyba nie, co? Nie, bo chyba już bardzo dużo powiedzieliśmy. Jeżeli macie jakieś pytania, no to oczywiście po raz kolejny. W komentarzach pomożemy wam, wy może nam pomożecie w czymś. Może wiecie jak zaaranżować tą ścianę. I powiem wam, dobrze, to też wam powiem. Jeżeli chodzi o tą ścianę. A no, a co z nią? Bo ogólnie jestem z niej zadowolona. Uważam, że tapeta jest ładna, że jest przyjemna, jest ciepła, pasuje tutaj. Ale drugi raz zdecydowałabym się na coś bardziej designerskiego. No, ale wiesz dlaczego tak jest? Gdzie byliśmy ostatnio? Nie, ale nie o to chodzi. Byliśmy u Michałów, u pani architekt. I tam zobaczyłaś przepiękną ścianę z pięknym czymś na ścianie, z sztukaterią i w ogóle. I się zakochałaś. Ja ci mówiłem, że jak tam pojedziemy, to będzie największy błąd, bo tobie będzie się tam wszystko podobało, bo ale to jest w naszym stylu. Ja rozumiem. Tylko nie o to mi chodzi, bo ja ostatnio na Pinterestie znalazłam bardzo ładną ścianę z bardzo ładnym designem. A pozdrawiamy w ogóle. Tak, pozdrawiamy. Ładną designerską ścianę, która kosztowałaby tyle samo co ta tapeta i drugi raz po prostu zrobiłabym coś troszeczkę innego, ale uważam, że ta tapeta jest bardzo ładna, jest wytrzymała, bardzo ładnie wygląda. Wiesz, to jest, można wszystko zmieniać. To nie jest rzecz, której nie da tak, się zmienić. Tak, a potem będzie, Boże, jakbym miał taką babę, co ciągle chce coś zmieniać, to bym się strzelił w głowę. No, trudno. Tak jest. Pierwszy raz robiliśmy, pierwszy raz projektowaliśmy od zera i no niestety, nie zawsze wszystko wychodzi. Nie zawsze mamy jakąś tam wizję do końca i może kupimy tu stolik i dywan i też nam nie będą pasowały i za jakiś czas to zmienimy. No jest jak jest. Jak się nie ma projektanta i samemu się nie widzi tego, to czasami coś trzeba niestety zmienić. Także co? Chyba dziękujemy za dzisiejszy film, wyczerpaliśmy temat. No i widzimy się w następnych odcinkach.